Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 50. już odcinku z serii Civilization 5 na moim kanale. Nagrywam go bezpośrednio po kolejnym, po poprzednim odcinku, tak więc tutaj nie będziemy dużo gadać. Rozmowy z innymi przywódcami, czyli w sumie chyba tylko z Irokezami, bo tylko oni jeszcze żyją na tym świecie. Potępienie przez Rosję niewiele dla mnie znaczy, bo... jedyne państwo, dla którego to by mogło mieć jakiś wpływ, ma ze mną wojnę totalną. Co to jest wojna totalna? No właśnie. No, wojna totalna to jest to, chyba może nie, co ja nazywam wojną. Oczywiście mamy różne rodzaje wojny, mamy... chociaż można tu raczej mówić o strategii, tak? Ale mamy na przykład wojnę na wyniszczenie. I to była... przykłady wojen na wyniszczenie. No, takim przykładem na przykład mogła być... moim zdaniem... wojna o niepodległość w Ameryce. Gdzie po prostu Amerykanie pozwolili... Gdzie ten statek jakiś płynie? O, no jestem w szoku. Gdzie po prostu siły inwazyjne, które miały spacyfikować Amerykę, przybyły z... Wow, jakiś glitch. Przybyły z Imperium Brytyjskiego, ale nie miały szansy wycofać się stamtąd, bo nagle się okazało, że Amerykanie robią im wojnę partyzancką, wyniszczają ich powolutku, ale nieustannie. No i w wyniku tego... Brytyjczycy nie byli w stanie wygrać tej wojny, bo oni przywykli, wiecie, do takich wojen, jak toczyło się na naszym kontynencie, czyli... wielkie, otwarte bitwy, co tam jeszcze, no wiecie, jakieś śmiałe szarże kawalerii, tego typu rzeczy, w czasie gdy Amerykanie stwierdzili, że no nie, no my tak walczyć nie będziemy z wami, bo to jest głupota, my nie mamy szans w takiej wojnie, dlatego powalczymy po naszemu, no i zaczęli wojnę partyzancką, która jednocześnie była wojną na wyniszczenie. Bo oni po trochu podchodzili tutaj właśnie Brytyjczyków od różnych stron, z flanek, atakowali im linie zaopatrzenia. Niewiele było właśnie takich walnych bitew w czasie wojny o niepodległość w Ameryce. Jednak te bitwy były toczone i spowodowały, że Brytyjczycy najpierw zostali poważnie osłabieni, a dopiero potem zostali pokonani w walnej bitwie. Chyba możemy się zgodzić. Dlatego no tutaj nie możemy mówić, że to była taka taka wojna, jak były toczone wcześniej. Bo tam po raz pierwszy właśnie Amerykanie pokazali, na czym tak naprawdę polega wojna partyzancka. Taka nowoczesna wojna partyzancka. Bo oczywiście wojna partyzancka była toczona już też dużo wcześniej. Kolejny rodzaj wojny, z jaką mamy do czynienia. To na przykład wojna manewrowa. To jest... jakby to powiedzieć... Kurczę, brakuje mi słowa, wiecie? Chodzi o to, że wojna manewrowa to jest tak jakby tylko podgatunek. O, to jest podgatunek wojny. Wojna manewrowa polega, no, tak jak sama nazwa wskazuje, głównie właśnie na manewrach, tak? I to będzie taka wojna, jak była toczona w trakcie II wojny światowej, gdzie
to nie było okopanie się na pozycji i siedzenie tam za wszelką cenę, tak? To była raczej... To jest taki typ wojny, gdzie liczą się szybkie manewry, okrążanie wroga, objechanie go, zaatakowanie go 5 razy w ciągu dnia z różnych stron. To jest właśnie wojna manewrowa, która ma za zadanie właśnie jak najbardziej osłabić tego rywala w taki dosyć niekonwencjonalny sposób. Oczywiście mamy też wojnę niekonwencjonalną i wojnę konwencjonalną. Co to są za wojny? Otóż, wojna konwencjonalna to jest wojna przy pomocy normalnej broni. No tu mamy kolejny pancernik i nazwiemy go sobie... Jak go sobie nazwiemy? Pomyślmy, od wielkich ludzi. Nazwiemy go sobie Sobieski. No właśnie. A dlaczego? To wam powiem później. Wojna konwencjonalna, no to jest taki typ wojny, jaki tutaj toczymy. Tutaj właśnie w cywilizacji też toczymy wojnę konwencjonalną, czyli przy wykorzystaniu normalnej broni, broni palnej, czołgów, tego typu rzeczy. Wojnę niekonwencjonalną też można toczyć w cywilizacji, ale toczy się ją raczej sporadycznie, bo ona może mieć nieprzewidziane skutki, ponieważ wojna niekonwencjonalna to jest właśnie przy użyciu nietypowych rodzajów broni, czyli czegoś, czego nie używa się na co dzień, czyli... Chyba możemy się zgodzić. Tak, możemy. Czyli wojna niekonwencjonalna to będzie wojna jądrowa, wojna przy pomocy broni biologicznej, to będzie coś, nad czym nie do końca jesteśmy w stanie zapanować, tak? I w cywilizacji piątce nie można toczyć wojny biologicznej. Nie wiem dlaczego, ale nie można. Tak sobie twórcy zarządzili, że nie będzie wojny biologicznej, a szkoda, bo na przykład w cywilizacjach poprzednich, szczególnie w cywilizacji Call to Power, która jest jedyną cywilizacją niefirmowaną nazwiskiem pana Meyera, można normalnie toczyć wojnę biologiczną, można zarazić cały świat jakimiś właśnie takimi zabójczymi mikrobami. Nie ma z tym większego problemu. No ale tak jak mówię, w tej cywilizacji nie wolno i tyle. Poprawność polityczna czy jak? Dobra, co my tu mamy? 13, 14... Wy tutaj. Zaraz tu będziecie przerabiać tereny. 13, 14, 15, 17 i 18, tak, bo 16 jest zniszczona. Jak widzicie, przemieszczam na razie moje siły na kontynent macierzysty, ponieważ tam sobie nadeszła pora, żeby zrobić porządek na naszym kontynencie. Tak jak tutaj jednemu z moich widzów właśnie odpisałem na komentarzach, że właśnie najpierw podbijemy państwo irokeskie, a potem zlikwidujemy ewentualne zagrożenie na tyłach i potem dopiero zabierzemy się za Rosję. Ja tutaj bardzo dziękuję temu widzowi. Przemek J, Przemo J, jakoś tak. W tej chwili nie mam dostępu do YouTube'a, więc no, przepraszam cię bardzo, jeśli nie pamiętam dokładnie twojego niku, ale w tym odcinku pozdrawiam, dzięki za oglądanie całej serii, mam nadzieję, za komentarze, chyba za wytrwałość też, to na pewno.
tak jak mówiłem... Najpierw tutaj zniszczymy sobie Irokezów, jednocześnie ekspiąc jednostki i kurde, cholera. Skasowałem sobie to powiadomienie o tym niszczycielu. Dobra, poszukajmy. A, tu jest, dobra. No, tego niszczyciela tam po prostu chcę zatopić sobie. Przy pomocy właśnie Piłsudskiego. Nie Piłsudskiego, przepraszam bardzo. Sobieskiego. W sumie to Piłsudskiego też sobie zrobimy. Bo dlaczego by nie? Pan marszałek jest bardzo ważną postacią w historii naszego kraju. Bez względu na to, czy ktoś go lubi, czy nie. Swoją drogą nie wiem, jakby go można nie lubić. Ja na przykład pana marszałka no bardzo lubię, bardzo szanuję, bardzo lubiana przeze mnie postać historyczna. A my sobie już zaczniemy tutaj budować kolejne tory kolejowe. No, tu oczywiście postawimy sobie giełdę, akwedukty, tego typu rzeczy. No, głównie już pod rozwój, pod zadowolenie, ponieważ nie będziemy potrzebowali jakichś wielkich ilości wojska w następnych odcinkach już. Rosję, myślę, pokonamy dwiema armiami. No tak, tak sobie myślę, że dwie armie w zupełności tutaj nam wystarczą do zniszczenia nieprzyjaciół. Chyba możemy się zgodzić, że przeszło. Nie wiem, dlaczego te moje miasta nagle zaczęły głodować. Szczerze mówiąc, tak długo jak mam spory dochód złota i wysoki poziom zadowolenia, no... No niewiele mnie to interesuje, że te miasta głodują, tak? No niestety, rozmiar mojego imperium... sprawia, że oni nie są jeden... Dobra, trzy pola. Że oni nie są dla mnie jacyś niesamowicie ważni. To jest dla mnie no po prostu masa, tak? Są dla mnie masą moich poddanych. Wiem, że to brzmi nieludzko i źle, także... Trochę jakby, że no, jak byli mi potrzebni, bo było ich mało, to patrzyłem na każdego, a teraz jak już nie są mi potrzebni, to nagle nie patrzę na to, dlaczego głodują. No, no sorry, ale jakbym tak patrzył na każde miasto, to te odcinki trwałyby, znaczy to w jednym odcinku może byśmy pół tury zrobili. Bo ja bym musiał analizować sytuację, dlaczego jakieś tam miasto nagle zaczęło głodować. Ja myślę, że to byłoby tak mega super nużące, że zasypialibyście w trakcie tych odcinków. Jeżeli oglądacie tę serię od początku, to na pewno już też wiecie, co oznacza moje przenoszenie moich dywizji. W stronę...
tutaj mojego kontynentu macierzystego. Myślę, że już się połapaliście, co to oznacza. Tutaj zrobimy sobie oczywiście kolejne pole. No i tutaj admirał Yamamoto wyląduje. Dzięki temu nasze jednostki artylerii będą miały zwiększony współczynnik ataku, dzięki czemu łatwiej przełamią obronę tutaj, tej stolicy. No a my tymczasem przemieścimy jedną z moich armii na mój główny kontynent. Myślę, że tutaj dla wielu nie jest już tajemnicą, po co ta flota, jedna z armii inwazyjnych, po co ona się przemieszcza na główny kontynent. Tu już, jak widzicie, mogę całkiem losowo sobie rozdawać te budynki. Bo to już raczej i tak nie wpłynie na sytuację mojego państwa. Chyba możemy się zgodzić, że... Oczywiście, że możemy się zgodzić. No jak widzicie, tu mamy masę bonusów. I teraz tak. Nacjonalizm plus 25% do ataku na własnym terytorium. Zamek Himeji plus 15% do siły bojowej na własnym terytorium. Dyscyplina plus 10% siły bojowej, jeśli obok znajduje się jednostka sojusznicza. A, i nie mogę przeczytać sobie... Fajnie. To jest to, widzicie? Kurde, że no nie mogę przeczytać sobie wszystkich bonusów, jakie ta jednostka dostaje. Chyba. No nie, no nie mogę. W dupę. Ale tu mamy, jak widzicie, zaokrętowanie zwiększa skuteczność bojową pobliskich jednostek. I to jest najważniejsze. Podjedziemy tym generałem trochę bliżej, żeby na pewno te wszystkie jednostki artylerii dostawały, te wszystkie trzy jednostki artylerii dostawały bonus. Osiemnasta... Aha, a tu jest 17. Dobra. No tutaj budujemy drogę. A raczej linię kolejową, no. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Tu musimy się też dogadać. A, fajnie. To już w ogóle nie zapewnia złota. No to fajnie, fajnie. Ale jakoś nie za bardzo się tym przejąłem.
Mój wpływ na Genewę słabnie, no. Nie jest to rzecz, którą bym się bardzo przejął. Naprawdę, no. Jakoś mnie to nie rusza, że... że mój wpływ na te państwa miasta słabnie. Bo nie żebym miał jakieś tutaj... no nie wiem... jakieś bardzo takie... pewne siebie podejście, ale w tym momencie jestem już tak potężnym państwem, że naprawdę to, czy jakieś piątoligowe państwo miasto zwraca na mnie, lubi mnie czy nie, to naprawdę nie ma dla mnie absolutnie żadnego znaczenia. Bo w tej chwili no nie ma państwa po prostu, które byłoby w stanie mnie pokonać. Nawet gdyby wszystkie te kraje nagle się jakoś zjednoczyły i stwierdziły, dobra, dosyć tego, idziemy naklepać Niemcom. No to sorry bardzo, ale chyba nie. Chyba możemy się Jasne, że możemy się zgodzić. Bardzo mnie teraz interesuje pewna rzecz. Tak, po pierwsze tutaj zmasowany ostrzał. Jak widzicie, to miasto już nie jest w stanie zregenerować sobie całej swojej obrony w ciągu tury, czyli powoli już się przebijamy tutaj przez ich obronę. I teraz tak, mamy 1068 złota. Przyjęcie handlu zwiększa przychód ze złota w stolicy o 25%. Aha, i mam go przyjęty. 1068, tak? Koszt utrzymania dróg oraz kolei zmniejszony o 33%. Przystanie i porty morskie zyskują plus 1 złota. No to zobaczmy. 1068. 1296. Okej. Okay. Ale to będzie jeszcze lepsze. Plus 1 do zadowolenia z każdego surowca luksusowego. No to będzie już naprawdę uber. Myślę, że w momencie, gdy będę miał już takie bonusy, to naprawdę... mało co będzie w stanie mi tutaj przeszkadzać, bo będę miał tyle złota, tyle zadowolenia, że będę mógł sobie, no, kształtować świat, jak będzie mi się chciało. A na razie pora ukształtować kontynent mój, jak chcę. Bo mam tu pewne plany co do mojego kontynentu. Jak widzicie, nawet nie staram się jakoś bardzo specjalnie ochraniać moich jednostek. Nie formuję tu jakichś wielkich konwojów, bo wiem, że morza w tej chwili również są pod moją pełną kontrolą. Tutaj natomiast zaraz zaczniemy przebudowywać infrastrukturę. No bo tu nawet kolei nie mamy jeszcze do RODOS poprowadzonej, więc no jak widzicie, przebudowa infrastruktury będzie jak najbardziej potrzebna.
statek kosmiczny sobie chcą chyba zbudować. Co, chcą mi uciec na inną planetę? A jak widzicie, to jest jeden z elementów statku kosmicznego. Konkretnie to komora statyczna. No dobra, to bombardujemy oczywiście dalej. O, piechota. Dobrze, przyda mi się. No tak, i teraz tutaj możemy zacząć powoli dalej budować. Tutaj przydałaby mi się jeszcze linia kolejowa. No i tu musimy się odbudować, bo tutaj, jak wiecie, dostałem atomówką. Jak widzicie, w czasie podróży morskich wszystkie jednostki zaokrętowane mają tyle samo punktów ruchu. Więc tutaj nie ma problemu, że konwój może nam się rozjechać czy coś. A teraz zaczniemy już sobie bogactwa produkować. W Genui natomiast zrobimy sobie szpital. A tutaj podejdziemy sobie wielkim śmierciobotem, bo tu mogą być pewne problemy. Myśliwce natomiast przeniesiemy... Nie mogę? A, bo to są ich myśliwce. Okej, dobra. Nie było pytania. Zaraz będziemy musieli kończyć odcinek. No co oni mogą deklarować? Chronią Genewę, serio? Serio? Oni nie są w stanie ochronić własnej stolicy, która trzyma się tylko dlatego, że chciałem sobie na niej poekspić artylerię. A oni tutaj jakieś deklaracje, że chronią Genewę. Nieźle. No to mnie rozbawili teraz. Tak fajnie na koniec odcinka. Taki tutaj joke na koniec odcinka. My za to rozwalimy im statek kosmiczny. Niech sobie nie myślą, że mi uciekną z tej planety. Nie ma opcji. Dobra, tu będziemy budować sobie kolejne tereny nasze. Będziemy je rozwijać. Będziemy tu wylądować. Problem w tym, że mój kontynent jest dosyć górzysty. Nie ma na nim za bardzo już miejsca na lądowanie kolejnych oddziałów. To jest niestety wada cywilizacji piątki, że oddziałów nie można zestakować na jednym polu, przez co plansza bardzo szybko staje się zatłoczona. Na początku jest to fajne, bo można bardziej taktycznie rozgrywać bitwy, ale potem w takiej sytuacji jak teraz mamy, gdzie ja tych jednostek mam naprawdę bardzo dużo, no plansza jest po prostu przeładowana bardzo szybko.
Zaczniemy sobie złotą erę, bo dlaczego by nie? Niech jest. Tutaj jeszcze niech będzie akwedukt. I na tym zakończymy ten odcinek, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. No a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie będziemy sobie dalej powoli tutaj ekspili naszą artylerię na ich stolicy, gdzie likwidujemy zagrożenie na tyłach. No i myślę, że potem ostatecznie, gdy zapanuje na jedną, dwie tury pokój, myślę, że wtedy ruszymy tutaj już na Rosję, którą ostatecznie podbijemy, zniszczymy ten kraj. I to będzie koniec tej serii. Tak więc jeszcze raz zapraszam was do komentowania, subskrybowania, no i zapraszam was na kolejne odcinki, które poprowadzą nas do zwycięstwa. Mam nadzieję. Tak więc dzięki i na razie.